Klasyczna muzyka, dostojni goście i romantyczny klimat. Król walca, Johann Strauss naszych czasów, Andrzej Rieu, goście w Ergo Arenie po raz czwarty. Na czym polega jego fenomen? Zapytajmy naszych gości. Andrzej jest tym artystą, który przychodzisz na koncert i dba nie tylko o to, żeby świetnie słyszeć, ale też żeby świetnie wyglądać. I to jest wyjątkowe w każdym calu u niego. He's doing a great job of presenting classical music in a popular way. Fantastic that you're all came here tonight to be together with us, a whole evening filled with music. Fantastycznie, wszyscy przyszliście dziś wieczorem, by spędzić z nami ten wieczór. Dla mnie to jest balsam na duszę, koniec. Jak mam, przerażona jestem, czy coś, ja słuchawki założę, jak ja słucham Andrzeja, już mi wszystko przebija. To jest artysta, który uważa, że muzyka poważna nie musi być poważna, tylko może być wesoła. I możemy się bawić, cieszyć, śmiać, płakać i cieszyć. Niesamowite poczucie humoru, gdzie potrafi zagrać niesamowicie razem z, że tak powiem, ze swoją ekipą, prawda, gdzie rozbawia publikę i dlatego pewnie ludzie tłumnie przebywają na koncerty. Kocha muzykę sercem i to oddaje mu publiczność, to jest wspaniałe. Po prostu jest jedyny w swoim rodzaju. Jest to piękna, piękna muzyka, piękna orkiestra, piękny strój, po prostu show. Po prostu koncert, miałam wrażenie, że faktycznie Wiedeń do nas przyszedł. To jest niesamowite, przyjechałyśmy z Bydgoszczy, jesteśmy tak szczęśliwe. Koncert po prostu rzucił nas na kolana. Artyst najwyższej sztuki, najwyższego poziomu. Właśnie wracamy z powrotem do domu, szczęśliwsi. Bogaci o niesamowite przeżycie. Rozkosznie, zjawiskowo, niepowtarzalnie. I czekamy, kiedy znowu do nas wrócą.